dzisiejszym odcinku powiemy, co to jest zespół Turnera i dlaczego dotyczy tylko dziewcząt. Zapraszamy! Co to jest zespół Turnera? Zespół Turnera jest to schorzenie genetyczne, które między innymi w swoim obrazie klinicznym ma właśnie niskorosłość, zaburzenia dojrzewania i wiele innych cech takich zewnętrznych, fenotypowych, które charakteryzują ten zespół. Może się również wiązać z wadami nerek, z wadami układu krążenia, głównie serca prawego, takich jak kontrakcja aorty. I to są również dziewczynki, które wcześniej nie miały możliwości stosowania hormonu wzrostu bezpłatnego. No, chodzi o to, że hormon wzrostu jest to leczenie, hormon wzrostu jest leczeniem drogim i musi być leczeniem przewlekłym, bo aż do zakończenia momentu wzrastania, a w niektórych przypadkach powinno być stosowane całe życie, czego w Polsce jednak nie mamy. Wracając do zespołu Turnera, są to również dziewczynki, które dzięki leczeniu hormonem wzrostu mogą osiągnąć wyższy wzrost końcowy, porównywalny ze wzrostem dla zdrowej populacji i dzięki temu, pomimo swojej genetycznie wrodzonej choroby, prawidłowo pełnić swoje wszystkie funkcje w społeczeństwie zawodowe, jak i prywatne. Jak się leczy zespół Turnera? Zespół Turnera to po pierwsze nie uzupełniamy, tylko leczymy hormonem i wtedy dawka musi być co najmniej dwukrotnie większa. Skoro jest dwukrotnie większa, to musimy monitorować skutki ewentualnego leczenia jako efekty uboczne, czyli jest to obciążenie większą ilością badań, trzeba troszeczkę sumienniej monitorować to leczenie hormonem wzrostu. I jeśli chodzi o to pytanie główne Pani, czyli jaki efekt końcowy? Ponieważ nieleczone dziewczynki z zespołem Turnera wzrost końcowy osiągają pomiędzy 135 a 155 cm. Nieleczone. Też jest oczywiście siatka centylowa dla tych dziewcząt. Mogą być dziewczynki bardzo niskie, wyższe, czyli 155 cm to jest wysokość zbliżona do dolnej granicy normy dla zdrowej populacji w Polsce dla dziewcząt. I to jest w takim dobrym przypadku nieleczonej dziewczynki z zespołem Turnera, ona może osiągnąć dolną granicę normy dla zdrowej populacji. Jeżeli włączymy leczenie hormonem wzrostu odpowiednio wcześnie, czyli przed okresem dojrzewania, jak najszybciej szybko rozpoznamy zespół Turnera i mamy możliwość leczenia hormonem wzrostu, wówczas możemy uzyskać do kilkunastu centymetrów poprawę, jeśli chodzi o wzrost ostateczny. Czyli łatwo policzyć, że dziewczynki, które ewentualnie miałyby tą gorszą prognozę, mając zespół Turnera, czyli 135 cm, mają szansę wzrost końcowy mieć w granicach dolnej granicy dla zdrowej populacji. Natomiast te, które gdzieś już miały potencjał nieco wyższy, będą miały absolutnie wzrost, tak jak średnia populacji osób zdrowych. W związku z czym będą to już osoby, które poprzez wzrost nie będą odróżniały się od przeciętnej zdrowej populacji. Dlaczego na zespół Turnera chorują tylko dziewczynki? Dlatego, że zespół Turnera to jest tylko i wyłącznie zespół rozpoznawany u dziewcząt, wiążący się z tym, że kariotyp jest nieprawidłowy i brakuje nam tam jednego chromosomu X, bądź jest kariotyp, w którym jest mozaikowy układ, czyli jest część prawidłowych chromosomów z kariotypem 46XX, a część z nieco innym, zwykle pozbawionym części lub całkowicie tego chromosomu X. Wiadomo, że jest to kariotyp typowy dla płci żeńskiej, w związku z tym dotyczy to wyłącznie dziewcząt.